Dobry wieczór Państwu, Antoni Opaliński, witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania rozmowy. To jest cykl Konspiracja Wyobraźni na portalu Strategy and Future. Ze mną Jacek Bartosiak, dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Jak zawsze nagrywamy wieczorem, Antku, co? Jak zawsze nagrywamy nocą i jak zawsze mówimy kiedy, bo czasami sytuacja się zmienia, że i okaże się, że coś, co powiedzieliśmy dzisiaj, jutro już nie jest aktualne, więc rozmawiamy 6 czerwca. Ale ja bym zaczął od takiej rozmowy, którą miałem kilka dni temu podczas Kongresu Polska Wielki Projekt. Miałem okazję rozmawiać z bardzo sympatycznymi Francuzami. To byli historycy, trochę tacy geopolitycy, zainteresowani strategią. Przyjechali tutaj rozmawiać z Polakami. Super faceci w ogóle. Sympatyczni, erudyci, wykształceni, z taką francuską klasą. Pewną taką bliskością kulturową do nas, bo jednak gdzieś tam w podglebiu ten katolicyzm tkwi, nie ma tego takiego chłodu protestanckiego, który jest u anglosasów. No jednak Francja to Francja, wychowankowie klasycznych liceów, czyli nie ma tej takiej irytującego pewnego takiego noworyszostwa, które zawsze gdzieś tam wychodziła u Amerykanów z tym ich 200-letnią kulturą. No i w ogóle tacy byli propolsko nastawieni, mówili tutaj, że będzie współpraca geopolityczna, że Polska i Francja muszą razem kontrolować Niemców. No, wszystko było świetnie, tylko zawsze wychodzą takie dwa punkty. Po pierwsze, oni naprawdę mają fioła na punkcie tej Ameryki. To jest jakiś taki kompleks, który powoduje, że prędzej czy później, nawet jak się bardzo starają, to im wyjdzie, że ta Ameryka to mogłaby sobie pójść z tej Europy, no a po drugie Rosja jest czymś wiecznym. I nawet jak przyznają rację, że no rzeczywiście trzeba wspierać Ukrainę i że Putin to jest bandyta i naturalnie oni tutaj będą obecni na wschodniej flance i w ogóle ci akurat jako konserwatyści byli tacy dosyć ironiczni wobec Macrona i krytycznie wobec Brukseli. Wszystko było okej, tylko że widać było, że ta Rosja to jest dla nich element stały. A wspominam o tym dlatego, że przypomniałem sobie rozdział 3 z twojej książki Najlepsze miejsce na świecie, który jest właśnie o nieuniknionej wojnie z Rosją i o tym, że ta wrogość to jest albo my, albo oni. I tak sobie myślę, że pewne rzeczy są po prostu niezmienne i ci sympatyczni skądinąd, tak jak mówię, Francuzi, z którymi fajnie by można było przy winie pewnie rozmawiać o różnych sprawach strategicznych, po prostu są przywiązani do pewnych stałych praw, które dla nas wyglądają inaczej i nic się na to nie da poradzić. Na tym polega piękno i przekleństwo Europy jednocześnie, bo mamy tyle tych narodów, tyle państw, tyle tradycji, tyle obecnych albo przeszłych mocarstw i one mają sprzeczne interesy swoje bezpieczeństwa i gospodarcze i polityczne i geopolityczne i to prowadziło w przyszłości do wielu wojen. Zresztą teraz też doprowadziło właściwie. A Europa mogłaby być jednym państwem, no to się właśnie nie da zrobić, bo geograficznie się prosi, żeby była, ale jednakowoż się nie daje. Od upadku Imperium Rzymskiego. No i to jest taki przejaw tego, wiesz, to jest to, co podniosłeś, jest fundamentalnym problemem dla państwa polskiego, bo my po prostu tutaj w Intermarium, w Międzymorzu, mamy nieusuwalny interes wypchnięcia Rosji z tego systemu. A Francuzi nie widzą tego problemu w ten sposób. Właściwie Rosja jest im potrzebna do balansowania. A na pewno tak jest od, wiesz, wielkich wojen północnych w XVIII wieku, a na pewno od Kongresu Wiedeńskiego, od czasów napoleońskich. I to jest trudno, zwłaszcza historykom, zmienić. Aczkolwiek Macron był w Bratysławie teraz, miał takie przemówienie, ktoś mu dobrze je napisał, muszę powiedzieć, dlatego że powołał się na nowy układ sił, wskazywał, że Rosja, nawet przymierzając się w układzie sił, nie udowodniła swojej sprawczości mocarstwowej w naszej części świata. No a zatem trzeba na nowo ułożyć relacje między starą Europą a nową Europą, bo to nowa Europa udowodniła swoją podmiotowość. Oczywiście to może być tak zwany bullshit, wiesz, pustosłowie, no ale do tej pory po Francuzach nawet tego pustosłowia nie było, tak, na poziomie jakimś myśli strategicznej. No i Macron tu przedstawił taką wizję małej antanty. Pamiętasz, że przed II wojny światowej była kwestia tego, jeżeli Francuzi nie mogli złapać równowagi, bo Sowieci byli poza systemem, po rewolucji, to wówczas łapali równowagę, żeby balansować Niemcy małą antantą. Tak. Tam Rumunia była, pamiętamy, tak, z historii, Polska. To ostatecznie nie zastąpiło Sowietów, stąd reakcja na pakt kontynentalny i de facto Sowieci stali się sprzymierzeńcem aliantów w II wojnie światowej.
byli potrzebni do zamknięcia układu systemu europejskiego i równoważenia Niemców. Natomiast teraz tak jakby Macron trochę wracał do tej śpiewki, do tego pomysłu, widząc, że Rosja no, nie udowodniła swoim postępowaniem. Aczkolwiek no, nie wierzyłbym do końca, jak to będzie. Natomiast jakieś takie właśnie przemyślenia natury geostrategicznej są. No ale to jest początek. Oczywiście drogi dopiero. Do budowy naszego regionu jako podmiotu. To jeszcze bardzo dużo wody musiało płynąć, dużo cudów się wydarzyć, dużo i przelać pewnie na Ukrainie, a może gdzieś indziej, żeby to się mogło zrealizować. Wiesz co, ja też dokładnie przeczytałem to przemówienie prezydenta Francji, zwłaszcza, że w tym takim pośpiesznym i niemądrym obiegu medialnym w Polsce ktoś puścił informację o tym, że on tam mówi coś o tym, że trzeba rozbroić wschodnią flankę i zaraz cała masa komentatorów się rzuciła i mówiła, że on jest niedobry, bo to powiedział. To jest oczywiście bzdura, on tego nie powiedział na jednym z portali, na portalu Wszystko co najważniejsze, tam jest w polskim tłumaczeniu to wystąpienie. No, oczywiście nie powiedział takiej bzdury, natomiast moim zdaniem jego wizja jest groźna, dlatego że po pierwsze on oczywiście tutaj przyjeżdża i mówi tak, tak, mieliśmy rację, nie zostawimy Europy. Znaczy mieliście rację, wy w Europie Środkowej, powinniśmy was słuchać, ale tak naprawdę on proponuje protektorat francuski, na który ich nie stać i to tak trochę wygląda jak próbę opanowania tej części świata, zanim to zrobią inni i zanim ona uzyska swoją samoistność. Tam jest taki bardzo ciekawy fragment. On jest dokładnie, brzmi tak samo jak w artykule kanclerza Niemiec, podpisanego przez kanclerza Niemiec dla Foreign Affairs, czyli takiej oferty skierowanej wobec elit amerykańskich. Mianowicie jest w pewnym momencie taka wzmianka o tym, że Europa musi być samodzielna strategicznie właśnie, żeby tutaj uzupełniać Amerykę i żeby była ta samodzielność strategiczna, Europejczycy muszą sami produkować broń i sami od siebie ją kupować. No i potem w tym przemówieniu Macrona jest powiedziane, że właśnie jak on widzi tych Europejczyków, którzy robią wielkie, masowe zakupy i robią je gdzie indziej, to uważa, że to się źle skończy. Więc rozumiem, że to jest pod naszym adresem, no bo Polska się szybko dozbraja i rozumiem, że chodzi o to, żebyśmy zamiast kupować na przykład na Dalekim Wschodzie, gdzie gospodarki takie jak Korea Południowa są w stanie wyprodukować coś szybko i kompatybilnie z Ameryką, mamy tutaj czekać i wspierać ciężki, etatystyczny przemysł niemiecki i francuski. To jest problem właśnie Europy, bo jest wizja konsolidacji europejskiej. Francuzi i Niemcy chcieliby, żeby to było pod ich dyktando. Jakieś uzasadnienie ku temu jest racjonalne ze względu na to, co się dzieje w świecie. Natomiast Europa nie chce tego zrobić, bo Polacy mają własne ambicje, oparcie się o anglosasów i współpracę na przykład z Koreą. Natomiast wiesz, no jest trochę racjonalności takiej, poderwawszej się od polskiego interesu, bo oczywiście my chcemy zaprosić anglosasów, ale wiesz, no nie da się zbudować Europy jako odrębnego podmiotu, czego sobie życzą Francuzi, bez jednak oderwania się od gwarancji amerykańskich, dlatego że nie będzie równej stawki ryzyka i równej stawki zobowiązania. Tak? Geograficzna, geografia to powoduje między Amerykanami. Amerykanie będą zawsze budowali stabilność strategiczną z Chinami i z Rosją. Europa może mieć inny pomysł na to. Więc Macron ma taki problem, że Francja ma wielkie mocarstwowe myślenie, absolutnie nie ma na to siły. W Europie Środkowo-Wschodniej nie ma nic do powiedzenia i ma instrumentarium geopolityczne, w którym się dobrze porusza, ale absolutnie siły, którymi gra karty nie są na tym instrumentarium. I oczywiście próbuje budować model Europy oparty o coś, co no, ze względu właśnie, o których powiedziałem, nie może zaistnieć. I w ten sposób wypycha oczywiście Amerykanów, czego my nie chcemy. Pomimo tego, że proponuje małą antantę i coś tam i tak naprawdę krytykuje Niemcy. No wiesz, bo Francuzi nie chcą też, żeby Niemcy rządzili, tak? Żeby przyjęli tutaj kierownictwo Europy z nadania amerykańskiego, bo to byłaby w ogóle tragedia dla Francji. Zobacz, no Niemcy zostają tym takim żandarmem amerykańskim, robią decoupling od Chin i jeszcze rządzą Europą. Amerykanie się na to zgadzają, odchodząc na Pacyfik. No to Francuzi w ogóle ich nie ma. Nie dość, że Niemcy rządzą, Amerykanie i tak mają wpływy. I generalnie i tak jest decoupling, tak, całej Europy, bo przecież Europa to Niemcy w sensie gospodarczym, więc docelowo. Więc tutaj jest taka jakaś sprytna gra, której jeszcze nie potrafię rozeznać Macrona, natomiast na poziomie było to przemówienie. To znaczy możemy się z nim nie zgadzać,
Możemy podejrzewać o różne rzeczy, ale wreszcie to było jakieś na poziomie. Zaczął szanować słuchaczy swoich, bo mówił o równowadze, mówił o tym, z czego Rosja nie wykazała, mówił o Ukrainie i co więcej, mówił dużo więcej niż Blinken, który był równolegle w Helsinkach, sekretarz stanu USA, bo Blinken mówił pustosłowie, nic nie mówił o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Nie mówił, a Macron wyraźnie dał do zrozumienia, że on wie, że trzeba stworzyć system gwarancji bezpieczeństwa. I to musi być stworzone nie tylko dlatego, żeby Ukraina, biedna Ukraina miała, tylko że Ukraina jest tak uzbrojona, że my musimy też związać Ukrainę i jej zachowanie ramami. Jak tam się powołuje właśnie na te słowa Kissingera, który ma 100 lat, więc może mówić już co chce i w pewnym momencie powiedział, że Ukraina ostatnio, że Ukraina jest tak już mocno uzbrojona, że właśnie trzeba ją jak najszybciej włączyć do NATO, żeby była w opanowanej strukturze. Czy w NATO, czy w jakiejś strukturze takiej gwarancji, no bo wiesz, bo to NATO tak nie bardzo będzie chciało dać akces do siebie z gwarancjami, a Amerykanie nie będą chcieli dać gwarancji za szybko. Chyba, że się wydarzy jakiś cud na wojnie, Rosja upadnie, ale to też jest taka kwestia, że coraz bardziej widzimy w Strategic Future, że Amerykanie nie będą chcieli rozpadu Rosji, bo będą się bali, że Rosja stanie się zapleczem surowcowym dla Chin po taniości. No, straci sterowność, no i straci kontrolę nad bronią atomową, więc będzie chaosem. No, więc Amerykanie mogą nie chcieć grać na to. No i też nie będą wtedy mogą wspierać jakichś takich ludzi w stylu Nawalnego, zamiast wspierać tu nas jako państwo frontowe i budowę Międzymorza. Więc tutaj stawiamy w strategii przecież taką tezę. Ostatnio i to będzie bardzo wyraźnie, bo w przyszłym tygodniu już opublikujemy taki raport duży, lekcje z wojny na Ukrainie. To od razu anonsuję u ciebie jako pierwszego w programie. W przyszłym tygodniu to będzie za darmo dostępne w internecie, to jest z tej zrzutki, zresztą zapraszam Państwa, żebyście wpłacali oczywiście, wspierając nasz projekt, bo właśnie go będziemy finalizować, realizować, za darmo raport będzie i będzie duży event nagrany na YouTubie, gdzie można to obejrzeć w Warszawie i gdzie tam właśnie proponujemy naszej klasie politycznej i debacie publicznej taką propozycję, stawiamy propozycję, że nie możemy grać na rozpad Rosji w tej chwili, dlatego że to doprowadzi do rewizji polityki amerykańskiej, bowiem Amerykanie się wystraszą, że Rosja będzie tak wasalem po taniości dla Chin i może to uruchomić manewr obrócnego Kissingera, wsparcie jakichś procesów, zmian, finansowanie Rosji. No i też nie możemy pozwolić na jakiś taki scenariusz demokratyzacji, bo tam będą szły wtedy inwestycje Nawalnych i tego typu ludzi. Trzeba pozwolić Rosji dokończyć się negatywnie, czyli wystąpić w tej skalowanej wojnie światowej po stronie Chin. Potem liczyć, że Amerykanie wygrają, no i tak osłabić się, żeby naprawdę wpadła na stałe system europejskiego. Bez kroplówki ze strony Zachodu, w tym Amerykanów. A my przez te kilkanaście lat, żebyśmy właśnie dostali tę kroplówkę. Jako państwo frontowe, które musi utrzymać na swoich barkach i Ukraina w sensie inwestycyjnym, gazowym, też wojskowym. Co da nam jakieś premium modernizacyjne, pod warunkiem oczywiście jeszcze wielu innych rzeczy, że nasze elity to udźwigną, zrobią i tak dalej, no rozmawialiśmy. No i to jest taka bardzo, bardzo odważna koncepcja, którą przedstawimy, bo trzeba podebatować trochę o tym, jakie konkretne można podjąć kroki i też no, w jaki sposób właśnie modernizować siły zbrojne, w jaki sposób zachować kontrolę eskalacji. I tu widać, że Francuzi zaczynają rozumieć, że my mamy takie ambicje, albo powinniśmy mieć. No i właśnie dlatego starają się je zdusić w zarodku. No tak, tak, oczywiście. No, politykę z grą o przewagi. Tutaj nie ma nam na celu zrobienia komuś dobrze, tylko jest grą o przewagi. I Francuzi, mając te przewagi, nie chcą ich utracić, albo chcą je zbudować. No to jest odwieczny problem, odwieczna gra. Odwieczna gra. I to jest taka oto sytuacja. Ponieważ oczywiście nie znam tekstu, więc nie wiem, co tam dokładnie napisaliście, natomiast zastanawiam się, czy my mamy w ogóle jakiś wpływ akurat na to, czy Rosja się rozpadnie i czy Rosja się nie rozpadnie, bo w tego typu organizmach to raczej są procesy wewnętrzne. No tak czy inaczej wygląda z tego, że jesteśmy tutaj trochę osamotnieni, bo tak jak żeś tutaj napisał, zresztą no, nie ty pierwszy, w naszym interesie, znaczy zawsze jesteśmy nastawieni antagonistycznie do Rosji i wcale nie wynika to z naszej winy, ale także z tego, że dla Rosji zawsze niepodległa Polska jest zagrożeniem. To w ogóle jest fascynujące historyczne zagadnienie, muszę powiedzieć. Zawsze mnie to ciekawiło. Jak się patrzy na cały ten nasz tak zwany wielki wiek XIX, czyli od
od rozbiorów do wielkiej tragicznej, od rozbiorów do odzyskania niepodległości, to mamy właśnie to pokolenie wybitnych Polaków, którzy chcieli z Rosją się jakoś dogadać na zasadzie racjonalnej. Jeżeli coś łączyło księcia Czartoryskiego, margrabiego Wielopolskiego i Romana Dmowskiego przy wszystkich różnicach ich losów, polityki i tak dalej, to każdy z nich usiłował jakoś z ruskimi, za przeproszeniem, dogadać się na zasadzie racjonalne i to nigdy nie wychodziło, tak? No więc to nie wychodziło dlatego, że tak jak pewnie, nie wiem, sam Dmowski później pod koniec życia, jak pisał o swojej polityce, to właściwie pisał o tym, że Rosjanie właśnie byli nieracjonalni, że on im proponował: zostawcie Polskę, zajmijcie się sobą, bo inaczej was zje rewolucja i się rozpadniecie i w ogóle będzie u was katastrofa. No nie rozpadli się niestety, natomiast chodzi o to, że to nie wynikało z braku racjonalności Rosjan, tylko z tego, że te interesy chyba rzeczywiście są po prostu organicznie sprzeczne. Są organicznie sprzeczne. Rosjanie nie są w stanie realizować współpracy gospodarczej i politycznej i wpływać zatem na równowagę na kontynencie bez usunięcia konstruktu Międzymorza, w tym Polski, w różnych przejawach istnienia naszej państwowości. Podporządkowanie jej jako Królestwa Polskiego, podporządkowanie jej jako kraju przewiślańskiego, podporządkowanie jako PRL, bądź w ogóle anihilacji, zniszczenia jej, prawda, czy podporządkowanie jak w czasach saskich, czy króla Stasia. To jest, bez tego Rosjanie nie mogą zagrać w grę europejską. I właściwie do tego się sprowadzało ultimatum Mawrowa w grudniu roku 2021. Docelowo podporządkowanie polskiej polityki zagranicznej interesom rosyjskim, które potrzebują mieć pomoc z Niemcami, które były państwem pivotalnym, i po tym jak Biden się zachowywał, administracja Bidena się zachowywała w okresie poprzedzającym wojnę, czyli mówiła, że nie będzie reakcji na minor incursions, czyli małe wejścia na terytorium Ukrainy. Po tym jak był spór na Zachodzie o stosunek do Chin i Niemcy, wykorzystując kryzys władzy na Kapitolu, podpisały porozumienia z Chinami. Tak? Nawet przódki rywalizowały z Francją, kto jest bardziej prochiński. W sytuacji, gdy to państwa Zachodu krytykowały Ukrainę za niszczenie ognia artyleryjskiego rosyjskiego dronami. To, no i oczywiście miękka postawa Bidena co do negocjacji New Start i negocjacji rozbrojeniowych. W ogóle sytuacja z Kabulem, cofanie z Kabulu, brak realnych środków odstraszających Rosję od wojny, doprowadził do takiego przekonania Putina, że nie będzie obrony Ukrainy, przyjmując tym, że Ukraina upadnie. Więc wiesz, no, że mogą panować, bo układ sił, jak mówił Ławrow, mówi, że Rosją trzeba się liczyć w tej części świata. I Rosja chciała zostać gwarantem bezpieczeństwa europejskiego, podobnie jak w Kongresie Wiedeńskim, wiesz? I to Ukraińcy zatrzymali pod Kijowem. W marcu, w lutym i marcu roku 2022 Międzymorze zaczęło się rodzić. Niezależnie od tego, co z tego się wydarzy, zwycięstwo wojska ukraińskiego i konsolidacja społeczeństwa oraz nieucieknięcie Zełenskiego z Kijowa uruchomiło proces potencjału Międzymorza. I tak naprawdę wizyta Macrona w Bratysławie była uznaniem tego nowego statusu. Oczywiście to jeszcze długa droga do tego, żebyśmy byli zaspokojeni, spełnieni, ale to było uznanie tego statusu. Znaczy, obawiam się, żeby było uznanie tego statusu, to musiałaby być wizyta u nas, a nie w Bratysławie, z całą sympatią dla Słowaków. To by było łatwiej. Ale widzisz, no, rozmawiamy o tym, także na pewno nasz MSZ przeanalizował to, co mówił Macron. Ale faktem jest, no to są nieusuwalne problemy z Rosją. Ja w książce, którą najlepszym miejscem na świecie, na którą się powołałeś, cytuję tam Miłosza z takiego słownego wiersza, jak on wraca z Borszy, tak, w Bramie Smoleńskiej. I prawda, to imperium od wschodu ciągle napiera tym swoim prymitywizmem, a jednocześnie tą taką żelazną siłą, niszcząc ślady naszej państwowości, naszej kultury. I ten mały Miłosz, jego podmiot liryczny, tak to się chyba mówi, ucieka z tymi swoimi kuframi pełnych nadań królewskich i tak dalej na zachód, za Bóg, za Niemen, wiesz, za Wisłę, a nawet do Kalifornii, tak, do krainy wieżowców i tak dalej. Spychany przez kontynentalny napór bezwzględnej siły i przemocy. I to jest właśnie ta siła i przemoc naparła na Ukrainę. I to jest
odwróćmy to. A zatem zasada Wielkiej Strategii Rzeczpospolitej to jest centrifuga, czyli tytuł tego wiersza, a rebur, czyli w odwróceniu, dokładnie odwrotnie. To my powinniśmy napierać. No i tutaj, wiesz, pojawia się kwestia Białorusi też. Co z Białorusią się wydarzy? Białoruś jest jeszcze ważniejsza dla Rosji niż Ukraina. Dla Polski też jest jeszcze ważniejsza ze względów wojskowych i głównego kierunku przepływu strategicznych. Także w Europie. Więc to dopiero początek tej gry. No właśnie, skoro, jak słusznie zwróciłeś uwagę, nikt właściwie z tych wielkich graczy nie chce rozpadu Rosji, europejski Zachód nie chce, bo liczy na jej miejsce w jakiejś przyszłej równowadze, Amerykanie nie chcą, bo boją się Chin i boją się chaosu. W tym kontekście, jeśli bym tak nawiązał do tak zupełnie aktualnej sytuacji, na przykład te dowcipne skądinąd, bo to jest zastosowanie strategii zielonych ludzików w drugą stronę, działania Ukraińców z wysyłaniem jakichś rosyjskich albo niby rosyjskich oddziałów na rosyjską granicę, to jest taka ostra gra. No, wiesz, no, to jest tak zwane peryferyjne poszerzenie asymetryczne, to się tak nazywa chyba, czyli kampania peryferyjna. No nie możesz w centrum pokonać, to wykorzystując to, że ktoś ma rozległe terytorium, nie jest w stanie kontrolować całości linii komunikacyjnych, no uderzasz tak. W takich strategiach morskich i lądowych. I no cóż, no Ukraińcy pokazują, że mogą dodawać ból Rosjanom. W tym sensie, że komplikować im planowanie operacyjne, strategiczne, komplikować im politycznie przekaz na temat wojny. Należało się tego spodziewać, co tu dużo mówić. No, no dobrze, a co to będzie... To inne pytanie jest, że Amerykanie na to pozwolili, bo jednak Amerykanie chcą kontrolować eskalację, no widocznie pozwolili. Co będzie, jeśli ta... Ja nie lubię takich sytuacji, jak za dużo się o czymś w polityce gada, bo to potem nie następuje, więc co będzie, jak ta wielokrotnie zapowiadana, omawiana i dyskutowana kontrofensywa się nie uda. No bo to, że Ukraińcy odnieśli już w tej wojnie wielkie sukcesy, to nie daje gwarancji, że będą je odnosić zawsze. Zachód się zmęczy wojną, pomocą i będzie chyba jakiś taki zimny pokój, taki rozejm bez pokoju na linii rozgraniczenia, bez rozstrzygania, co dalej chyba tak. No i pytanie, czy wtedy wzmocni Ukrainę, która ma słabą gospodarkę, słabą demografię i czy będzie bankowane, inwestowane, jak to się mówi, biznesie. Trudno na razie mi sobie to wyobrazić, tutaj są same znaki zapytania, nie ukrywam. No, pamiętaj, że Rosjanie jednak okupują sporą część Ukrainy, tak? No właśnie i na razie... Pytanie, czy będą, a jeszcze jak dokonają aneksji Białorusi, na co się w sumie zanosi, no to czy pytanie, czy geostrategicznie Rosjanie nie wygrają tej wojny, pomimo tego, że wojskowo ją przegrali. Tak, no bo wiesz, osłabili Ukrainę, tak? Zdecydowanie. Okupują część terytorium, zniszczyli przemysł w Donbasie. Być może nieodwracalnie, powstają tam dzikie pola. De facto. Wytrzebili ludność przez wywózki, mordowanie, prowadzenie wojny. No i jeszcze Ukraina, przepraszam, jeszcze Białoruś, która padnie w ręce. No i teraz pytanie, jak sobie Ukraińcy poradzą z taką sytuacją? I co Zachód na to zrobi? No ale to ja raczej mam pytanie, jak my powinniśmy poradzić sobie z taką sytuacją, zwłaszcza, że w tym rozdziale, na który tutaj się powoływaliśmy, rozwijasz trochę i też tłumaczysz te kolejne koncepcje, które żeście formułowali, jeśli chodzi o reformy i rozwój Wojska Polskiego, no ale sytuacja jest cały czas zmienna, więc w takim razie nie wiem, czy ktokolwiek nas słucha, może nie, ale wieczorową porą zawsze można i tak się pozastanawiać nad różnymi sprawami, więc co w takim razie, w jakim kierunku powinna Polska iść, jeśli chodzi o przygotowywanie swojego potencjału obronnego, jeżeli wojna zakończy się no właśnie takim przestojem, o którym tutaj mówimy, skrajnie niekorzystnym dla nas, a 200 kilometrów od pięknego miasta, w którym sobie zdalnie rozmawiamy, będzie się zaczynało imperium. Upadłe, bo upadłe, ale jednak. Wydaje mi się, że musimy dokonać wielkiej reformy wojskowości, to oczywiście mówimy o tym, to żadna nowina. Przygotować się do strategii aktywnej obrony w oparciu o odstraszanie przez uniemożliwienie osiągnięcia celu, czyli manewr ogniowy na terytorium przeciwnika, na Białorusi i obwód kaliningradzki,
ale też dalej, w kierunku Rosji właściwej, dlatego że musimy uzyskać równowagę strachu. Zwłaszcza, że rosyjskie zdolności rażenia na dużą odległość będą osłabione przez jakiś czas po wojnie na Ukrainie. A przez zużycie tych środków powinniśmy uzyskać dostęp do tego, żeby móc odpowiadać ząb za ząb w przypadku kampanii terroru, strachu, niszczenia infrastruktury nam czy innej destabilizacji. No i oczywiście w przypadku wszystkiego poniżej wojny kinetycznej wymiany powinniśmy odpowiadać Rosji i prowadzić ostrą rywalizację. Do tego będzie wymagało wzmocnienia odporności państwa. System odporności państwa, moim zdaniem, wróci temat poboru do wojska, obowiązkowej służby kobiet i mężczyzn. Ze względu na to, że obywatele będą musieli się zdawać sprawę z tego, że są elementem systemu odporności państwa, a niekoniecznie zawodowymi żołnierzami, prawda, że wykonują określone śledzenia wojskowe, tylko człowiek, obywatel jako część systemu szerszego na co dzień. Odporności państwa przed jakąś dywersją, przed jakąś destabilizacją. I to też będzie tańsze wojsko, bo będzie szeroko aniż zawodowe, tak, a jednocześnie większe rezerwy ludzkie, które w przypadku długotrwałej rywalizacji typu 15 lat no, będą potrzebne, tak. Wydaje mi się, że też rozpoczniemy rozmowy z państwami bałtyckimi na temat wzmocnienia obecności wojskowej, państwo bałtyckie, polskie. Wydaje się, że już się rozpoczęły takie rozmowy. Tak, tak. Mówiliśmy też o tym od jakiegoś czasu. Czy to na Łotwie, czy na Litwie. Są różne formaty wzmocnienia FP. Tam jest taka dyskusja oczywiście, że NATO powinno też zmienić swój strategy by punishment, czyli przez odstraszanie karą, co zakładałoby oddawanie części terytorium Rosji do odmowy tego. No to trzeba wzmocnić wojska lądowe NATO państw bałtyckich i być może Polska weźmie na siebie część tego, bo Niemcy na przykład nie bardzo chcą i nie bardzo mogą, no nie mają tego wojska. Skoro my rozbudowujemy to wojsko, no to może my weźmiemy część tego na siebie. No dobrze, a teraz powiedz, bo to zawsze jest tak, że trzeba się mierzyć z różnymi pytaniami. Ktoś przyjdzie i powie tak, siedzi sobie dwóch facetów w okularach, gada na Zoomie i opowiada głupoty, bo przecież skoro Rosja nie dała sobie rady z Ukrainą, to w życiu nie zaatakuje NATO. Co wy tutaj straszycie w ogóle i mówicie o jakimś poborze, jakoś tego typu sprawach? No po pierwsze, wiesz, za 5, 7, 8, 10 lat sytuacja może być inna, może być wojna na Pacyfiku, sytuacja może być dynamiczna, wiesz, no, Piotr Wielki przegrał pod Narwą Wielką Wojnę Północną, po to, żeby za kilkanaście lat pobić, za chyba 8, tak, czy 9 pobić po Ołtawą Szwedów i wygrać Wielką Wojnę Północną ostatecznie po kilkunastu latach. Sprawy się dzieją różnie i musimy być ostrożni w tym. NATO może być też dysfunkcyjne na tym etapie. Kto wie, jeżeli naprawdę coś się zacznie na Pacyfiku, różnie może być. Amerykanie też mogą mieć swój kryzys wewnętrzny. Nadzieja czy wiara nie jest dobrą strategią. Musimy być przygotowani. Mało tego, Amerykanie będą oczekiwali od nas, żebyśmy to zrobili, żeby oni mogli spokojnie zająć się Pacyfikiem. I dzięki temu możemy dostać od nich inwestycje i wsparcie, tak jak Korea Południowa czy Japonia po II wojnie światowej. To jest, wydaje mi się, tak może to być. Natomiast Rosjanie mogą skoncentrować się na dwóch elementach. Jeżeli dopóki nie odbudują wojsk lądowych na poważnie, to mogą nas destabilizować jakimiś działaniami sił specjalnych, dywersji, zabójstw, terroryzmu, różnego rodzaju prowokacji, destabilizacji politycznej, no, na kształt nawet destabilizacji, które coraz bardziej oplatały państwo polskie dawno już pospolitą w czasach saskich i z króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Oczywiście według nowoczesnej metody. Również musimy być na to odporni. Właśnie poprzez strategię ofensywną, może kontrodpowiedzi. Musimy być też odporni na to, że Rosjanie będą nam, i stąd są te elementy w naszych akcjach z wojny na Ukrainie, stosować strategie nuklearne, gruźb nuklearnych, grozi izolacji naszego interesu od reszty NATO poprzez izolowanie ofiar, później destabilizację. No, Rosjanie nie odpuszczą swojego wielkiego celu destabilizacji NATO, wypchania Amerykanów, osłabienia jej wiarygodności, rywalizacji geostrategicznej, powrotu do Europy, dzielenia. Nie zrezygnują z tego. Tak? Mogą zmienić metodę działania, na przykład poprzez konflikt asymetryczny, hybrydowy.
Nie, dopóki nie odbudują wojska, ale nie zmienią tego, tak samo nie zrezygnują, a być może nawet wzmocnią swój przekaz gróźb nuklearnych ze względu na to, że to będzie ich ostateczny lewar w braku wojsk lądowych, które zostały zmucone czy zmęczone wojną, zniszczone wojną na Ukrainie. A zatem tu będzie cytat. Zmorą wojskowej strategii rosyjskiej było przez ostatnie 300 lat to, że nad wschód od linii Elbląg-Kraków, ciekawa linia swoją drogą, fizyczna przestrzeń regionu jest trójkątem, którego podstawa rozszerza się im dalej posuwamy się w głąb dawnego Imperium Rosyjskiego, a rosyjskie siły kordonowe przeznaczone do jego obrony stają się w siłą rzeczy coraz słabsze. No rozumiem, że ten strach rosyjskich elit właśnie przed tym, przed tą pułapką geograficzną, która tutaj została w tym zdaniu nakreślona, on się nie zmienia. No, nie zmienia się. Jesteśmy w tak zwanym przesunku polskim i dokładnie tak na to patrzą Rosjanie. Jest też tak, że czego się u nas przez całą tą nieszczęsną trzecią Rzeczpospolitą w ogóle nie brało się tego pod uwagę, że o ile my nie traktujemy się poważnie, to oni akurat nas traktują poważnie, nawet jak nasza państwowość jest bardzo słaba. Tak, przeceniają Polaków. Pisał o tym Jaroszewski. Przeceniają Polaków, a nie doceniają Ukraińców. Tak swoją drogą Jaroszewski dopisał, prawda, w listach do Miłosza, do Giedroycia. I to niesamowite, jak się teraz, prawda, w tym przeceniają Polaków, bo myślą, że Polacy w ogóle to tam wszystko sterują w Ukrainie, a nie doceniają Ukraińców tradycyjnie. No i co? Potwierdziło się, tak? Potwierdziło. No, potwierdziło. Także wiesz, no, ten konflikt jest nieunikniony. Ja się obawiam, wiesz, że to wszystko, co się zaczęło w drugim roku panowania Trumpa, sankcje na Chiny, ZTE, Huawei, uruchomiło proces fazy protekcjonistycznej i deglobalizacji i protekcjonistycznych zachowań, co prowadzi do, wiesz, traktowania tych sankcji ekonomicznych, technologicznych jako quasi blokady morskiej na handlu, łamania strategicznych przepływów, a to prowadzi do dylematu bezpieczeństwa w głowach decydentów, próby zabezpieczenia surowców, Chin, mikroprocesorów, autarki gospodarczej. To uruchamia niesamowitą spiralę samospełniających się dylematów bezpieczeństwa. I to może destabilizuje system Eurazji, destabilizuje system światowy. I to samo w sobie jest niebezpieczne z punktu widzenia możliwości wybuchu wojny na zachodnim Pacyfiku, czy w ogóle takiej nierównowagi w systemie światowym. Czego przejawem jest to wszystko, o czym rozmawiamy. Tu Blinken mówi, tu Macron, tu wojna, tu my się szykujemy, tu my się zbroimy. Tyle się dzieje, tu Amerykanie latają, tu myślą o zachodnim Pacyfiku, tu Chińczycy budują własny przemysł mikroprocesorów, żeby podobnie jak Niemcy uniknąć tych sankcji ekonomicznych. Gdyby Niemcy się bali, że na ropę na przykład odbudowali syntetyczne metody produkcji ropy, gdyby dostali sankcje na ropę, nie dostali, a Chińczycy dostali na mikroprocesory, więc budują swoją latarkę. No i tak dalej. Jesteśmy w procesie, pewnym dynamicznym procesie uruchomionym blokowaniem strategicznych przepływów poprzez to, że Amerykanom się nie podobał już system. I to uruchamia nawet konflikty między sojusznikami, między Europejczykami a USA, dlatego że stosując tak zwaną teorię admiralicji, ale nawet teorię skarbu, czyli różne metody blokady embarga na różne rzeczy, Europejczycy czują, że Amerykanie przy okazji chcą poprawić swoją pozycję konkurencji na swojej gospodarki względem Europejczyków. Bo jest po prostu w polityce w grze o przewagi, o czym mówiliśmy, jest podejrzewanie cały czas drugiej strony, nawet partnera, że przy okazji chcą również poprawić niby na Chiny, ale tak naprawdę też poprawić relacje względem Niemiec. Nie? Tak, niszcząc przemysł niemiecki. I tutaj są te wszystkie amerykańskie ustawy ostatnich czasów, które mają wzmocnić przemysł amerykański, ten taki nowych technologii względem nawet europejskiego. Jest tu, pojawia się spór w rodzinie transatlantyckiej, powodężny, co też nie ułatwia Niemcom podjęcia decyzji o decouplingu od Chin, czy Francuzom od budowy mocarstwa Europy. Dobrze, rozumiem, że niezależnie od dylematów Francuzów i Niemców, Polska powinna sobie życzyć, żeby ten ewentualny zbrojny spór na dalekim, chociaż bliskim Pacyfiku wybuchł jak najpóźniej, żebyśmy zdołali przygotować się na moment, kiedy na przykład może się okazać, że musimy się obronić sami, zanim sojusznicy zdołają nam pomóc. Musimy się przygotować, dlatego że siły zbrojne, no, zresztą o tym Jarosław Kaczyński, no, stają się instrumentem polityki państwa. Zarówno jej użycie fizycznie w wojnie, jak i też możliwość użycia
ich zdolności stają się prawdziwym argumentem w polityce międzynarodowej. Weszliśmy w taki czas. Witamy z powrotem w czasach geopolitycznych. Jak mówi powszechnie już każdy urzędnik w Brukseli, komisarz europejski, czyli ludzie, którzy na samym końcu by o tym mówili, że tak jest. A pamiętamy, Antoni, ile lat temu zarzucano mi, że nie ma czegoś jak geopolityka, nikt tak nie mówi, w ogóle o co chodzi. No i co? Zmieniło się, nie? No to dopiero początek. Tak powiem na koniec, to nasze rozmowy nie mają na celu komentowania bieżącej polskiej polityki, ale ponieważ jak to w demokracji, która nie zawsze jest republiką, zbliżają się jakieś tam wybory, to nie wiem, czy to jest smutne, czy to jest pocieszające, że niezależnie od tego, kto tam po tych wyborach zostanie albo osiądzie na ważnych fotelach, to tak naprawdę będzie musiał w tych sprawach kluczowych robić to samo, bo kluczem do polityki polskiej, jeżeli Polska ma przetrwać, będą zbrojenia. Zbrojenia i orientacja amerykańska w polityce zagranicznej. Bo chyba nie ma innego wyboru w tej chwili. Ze względu na strukturę układu sił i już podjęte decyzje i trwającą wojnę na wschodzie. A my niezależnie od wyboru będziemy o tym co jakiś czas rozmawiać. Może ktoś posłucha, a może nie, tak czy inaczej nam się dobrze rozmawia, więc będziemy. Do usłyszenia następnym razem. Bardzo dziękuję, Antku. Dziękuję Państwu. Rozmawialiśmy w cyklu Konspiracja Wyobraźni. Antoni Opaliński, Jacek Bartosiak. Dziękuję bardzo.